Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W sobotę uroczyście otwarto żłobek miejski przy ulicy Tysiąclecia w Kępnie. Pozyskane środki zewnętrzne w kwocie ponad 3 milionów złotych pozwoliły gminie Kępno na przebudowę szkoły podstawowej nr 3 i utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Całkowity koszt inwestycji pochłonął prawie 4 miliony złotych. Zaangażowanie środków miasta było na poziomie 25% zaledwie tej inwestycji, a zdecydowana większość środków to pochodziła ze środków zewnętrznych, czy to z Urzędu Marszałkowskiego, czy też ze środków związanych z programem Maluch, z programem rządowym. I tu ponad 2 miliony 100 tysięcy, ponad 1 zł z Urzędu Marszałkowskiego i reszta finansowanie z budżetu samorządu kępińskiego. W ramach zadania przebudowano istniejące pomieszczenia szkolne w celu utworzenia 4 oddziałów żłobkowych wraz z zapleczem sanitarnym, szatniami i wózkownią. Ponadto budynek został zaadaptowany na potrzeby kuchni przygotowującej posiłki dla dzieci ze żłobka. Ilość miejsc, ilość osób, dzieci, jaka była początkowo zgłoszona do tego żłobka, przekraczała ponad 100 dzieci. Znalazło tutaj miejsce 72 dzieci, ale nie wszystkie po prostu spełniały kryteria określone przez Radę Miasta. I dobrze, że Rada Miasta określiła kryteria, bo panie redaktorze, szanowni państwo, trzeba powiedzieć jedno, nie ma samorząd obowiązku organizowania zajęć żłobkowych, organizowania żłobków. Obowiązek ma przedszkolny i szkolny. W budynku przygotowano 23 pomieszczenia, które posłużą w całości pod działalność żłobka. W bezpośrednim sąsiedztwie przy bryle budynku planowany jest także montaż elementów placu zabaw dostosowanych do dzieci do lat 3. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.